Na początek nowej sesji parlamentarnej prawdziwa bomba. Saulius Quirinalis opuścił frakcję chłopów i zielonych. Poza tym w minionym tygodniu obchodziliśmy także 30-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Litwą. O tym wszystkim za chwilę porozmawiamy w klubie redaktorów, a zaczynamy jak zwykle od przeglądu wydarzeń minionego tygodnia. Miniony poniedziałek z oficjalną wizytą na Litwie gościł szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Wizyta była poświęcona 30. rocznicy odnowienia stosunków dyplomatycznych między Polską i Litwą. Litwa i Czechy podpisały memorandum w sprawie zapobiegania nielegalnej migracji. Nasz kraj otrzyma z Czech ponad 500 000 euro. To poparcie ze strony Czech jest dowodem na to, że Litwa nie jest sama w tej sytuacji. W największej opozycyjnej frakcji Sejmu nastąpił rozlam. 10 posłów na czele z byłym premierem Sauliusem Skwernialisem powołało nową frakcję. Dołączyło do nich 3 posłów z frakcji mieszanej. Szczególną uwagę zwrócimy na zmniejszanie nierówności społecznych, administrację publiczną, gospodarkę i wszelkie kwestie związane z zieloną polityką. W Pałacu Prezydenckim odbyło się 3. Forum Regionów Litwy. Samorządowcy i eksperci poruszali kwestie wzmocnienia samodzielności finansowej samorządów, zielonej transformacji i przyciągania inwestycji. Potrzebne są inwestycje, żeby tworzyć odpowiednie miejsce pracy, szczególnie dla ludzi młodych. Przez cały tydzień w Krokach i w Wilnie odbywał się Międzynarodowy Festiwal Sztuk Transmisja Baltikum, w którym udział wzięli artyści z Litwy, Polski, Łotwy oraz gościnnie z Węgier i Kostaryki. Taka współpraca kulturalna ma duże znaczenie w aspekcie wzajemnego porozumienia, rozwoju kultury, które później przerastają w dobre stosunki międzypaństwowe. Na Litwie zatwierdzono plan rewakcynacji, która ma się rozpocząć w połowie września. 3. dawkę szczepionki w pierwszej kolejności otrzymają osoby pracujące w służbie zdrowia. A w studiu naszymi gośćmi są dzisiaj Antanas Valonis, były szef MSZ Litwy oraz ambasador Litwy w Polsce. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Profesor Andrzej Puchszty, Uniwersytet Witolda Wielkiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Również Roberta Mickiewicza, czyli redaktora naczelnego dziennika Kurier Wileński. I cóż, największa frakcja opozycyjna i mamy rozlam. 10 posłów na czele z byłym premierem i liderem sejmowej opozycji Sauliusem Skwernielicem powołało frakcję Demokratów na rzecz Litwy. Dołączyło do nich także 3 posłów z frakcji mieszanej. Czy to było do przewidzenia, panie profesorze? No było do przewidzenia. Między Skwirnielisem i liderem partii Chłopów i Zielonych Romunasem Karbauskisem iskrzyło bardzo dawno. I jeszcze kiedy był rząd Sauliusa Skwirnielisa, już wówczas było sporo o tym mówione, że między liderem partii i premierem daleko nie zawsze, powiedzmy dyplomatycznie, są jednakowe poglądy i cała ta partia dotychczas była no takim dwugłowym orłem. Także było 2 liderów faktycznie, chociaż Saulius Skwirnialis, trzeba przypomnieć, nigdy i nie stał się członkiem tej partii. Także teraz... Także nie można było go z tej partii wyrzucić, jak tak, na przykład tak, do Milinasa, tak? Tak, bo tam tak, widać, że raczej tu trzeba mówić o rozłamie we frakcji parlamentarnej. Także tutaj no więcej na razie jest znaków zapytania niż odpowiedzi. Ale właśnie no, Karbauskis nazwał oczywiście tych odchodzących posłów zdrajcami, czyli widać, że tam jest ostre napięcie. Dlaczego akurat teraz doszło do tego rozlamu? No, do tego rozlamu musiało dojść, to było zaprogramowane. Na samym starcie ubiegłej poprzedniej kadencji przewodniczący partii popełnił w pewnym sensie błąd, że podzielił się tym stanowiskiem premiera, który zazwyczaj przysługuje dla szefa zwycięskiej partii. Tak. W trakcie kampanii prezydenckiej nieudanej dla Skwernialisa również zaczynało iskrzyć. Mi się wydaje, że to jest wyraźnie błąd szefa partii, pana Karbauskasa, który musiał stanąć na czele, jeśli nie chciał podobnych sytuacji rozlamu, wynosić jeszcze jednego lidera. No, ma tą sytuację, którą sobie zafundował. Panie Antanasie, pan śledzi to życie nasze polityczne od lat. Czy tak naprawdę jesteśmy świadkami narodzin jakiegoś nowego ugrupowania politycznego? Logika w tym, że no, jeżeli ty dążysz do władzy, tworząc ugrupowania parlamentarne,
to dalej, musisz mieć na dole bazę dla przyszłych wyborów. Ja myślę, że oni spróbują jeszcze na dole, w rejonach, zbadać, ile mają tam zwolenników. I ten podział, który się odbył ostatnio w Sejmie, może się odbyć również w oddziałach partyjnych w różnych regionach. Ta szczelina może pójść głębiej, może dlatego, tak, że... Może nie, ale gdybym ja był Skwernelisem, to bym właśnie spróbował taką wersję i potem na tej bazie tworzyć nową partię, bo oni bardzo dobrze trafili, ta sprawiedliwość społeczna, no to jest punkt, który po pierwsze bardzo odczuwany na Litwie, bo mamy produkt narodowy brutto per capita już niemal równy Italii, większy niż Hiszpanii i Portugalii, a produkt narodowy ogólny większy niż Białoruś, chociaż trzy razy mamy mniej mieszkańców. A według sprawiedliwości społecznej jesteśmy przedostatni, Rumunia tylko za nami. No czyli tak naprawdę moment taki polityczny, moment bardzo dobry, po pierwsze, a po drugie to hasło, ono pozwala im przyciągać właśnie elektorat i socjaldemokratów, i z innych partii, którzy i pomoc prezydenta też ewentualnie możliwa. No właśnie. Bo prezydent nie ma dokładnie za kogo, takiej czy za co zaczepić. Tak, także tu mnogo, dużo wariantów i zobaczymy. Może to być tam dziesiątkę, wyjść z tego. Ale posłuchajmy to samego Skornilisa, jak on uzasadnia właśnie tą swoją decyzję. To, co się dzieje dziś na Litwie, widzimy wystarczająco podzielone państwo. Taka sytuacja jest niestety na rękę dla wielu polityków, ponieważ dywidendy polityczne są zbierane podczas konfliktów. Zarówno ja, jak i moi koledzy po długich naradach zdecydowaliśmy, że nie chcemy uczestniczyć w takiej politycznej waśni, bo cierpi na tym litewskie państwo i jego obywatele. No właśnie, czyli ten, co nie chce dywidendów politycznych tak naprawdę, a z jednej strony... No, czy i właśnie. To... I właśnie, absolutnie. Czy to też nie pachnie nam kolejnym jakimś ugrupowaniem populistycznym? Bo wiadomo, że na Litwie no w zasadzie już tradycyjnie jest miejsce na ugrupowanie, które zbiera głosy protestu, właśnie głosy niezadowolenia społecznego. Czy jednak tutaj możemy liczyć na powstanie czegoś poważniejszego? Ale obserwując scenę, naszą scenę polityczną, mi się wydaje, że prawie wszystkie partie, nawet te rządzące, nawet konserwatyści, oni troszeczkę... krok po kroku podążają w tym kierunku populizmu, ich, szczególnie te rzeczy socjalne, reforma emerytalna, którą zapowiadają, to te kroki w kierunku... Znaczy, oczywiście to nie chcę oskarżyć konserwatystów, że są populistami, oczywiście nie, ale pewne kroki, więc jeśli powstaje nowe ugrupowanie, no to grzech nie skorzystać z tego instrumentu. Jedno z kości niezgody między Karbowskisem a Skwernielisem było też to, że Karbowskis ponoć nie popierał tej ustawy o pisowni nazwisk. Z kolei Skwernialis był jak najbardziej za i to się pojawiło też w mediach. Czy możemy liczyć na to, że w obecnej sytuacji przyjęcie tej przychylnej nami, tak ważnej dla Polaków na Litwie, ustawy jest bardziej prawdopodobne niż, nie wiem, pół roku temu? To znaczy, to trudno bardzo powiedzieć, dlatego że ta grupa posłów, która wyszła od tej głównej frakcji, tam jest i Ryma Baśkienie, tam, która tak do końca, my nie wiemy za bardzo o jej poglądach. Tomasz Tomilinas, który osoba polskiego pochodzenia, oczywiście tu możemy liczyć na jego przychylność i on tej przychylności do spraw polskich jakby nigdy nie afiszował, ale się nie wyrzekał. Tak. Łukasz Sawickas to też taki wielki znak zapytania. Oni przecież to byli związani z kancelarią rządową Skwernielisa i sam Skwernialis, no powiedzmy szczerze, jako lider partyjny, no dopiero my zobaczymy, kto to jest Skwernialis. No dotychczas przecież jaka jego była kariera? Z drogówki z na ministra... został premierem najemnikiem, bądźmy szczerzy, tak? Oczywiście. I jako premier trzeba przyznać, że był nie najgorszym premierem. Ale też ale jakim będzie szefem partii, to się dopiero okaże jeszcze. Ksenofobia litewska, nie boję się tego słowa, nadal działa właśnie w tym elektoracie rejonowym i wiejskim. I nadal jest paliwem politycznym, dlatego ciągle ta karta będzie do rozegrania.
tak decyzja bym zapadła i raz bym to zrobił, to razu ta sprawa wyciszona by była. I nie byłoby tego antypolskiego paliwa w regionach. No właśnie, bo tylko... to raczej sztuczna dyskusja. Tak, bo to karta polska, która jest do rozegrania, kiedy wynika potrzeba na arenie chyba polityczno-wewnętrznej. Dlatego, słuchajcie, ale przejdźmy do kolejnego tematu, czyli właśnie 30-lecia stosunków polsko-litewskich. I mieliśmy w tym tygodniu spotkanie szefów dyplomacji Polski i Litwy. Mieliśmy otwarcie wystawy przy ambasadzie. I w zasadzie tyle. Czy tak nie za skromnie? Czy właśnie trochę nie zapomnieliśmy, nie pominęliśmy tej rocznicy 30-lecia? Z jednej strony to tak... Nie za wiele jest to świętować, bo jeśli odkręcimy, że tak powiem, film i zobaczymy, co tam było we wrześniu 91 roku, no to był taki maraton przy uznawania litewskiej niepodległości. No bo po puczu, wiadomo, wszyscy tak, się tak, raptem tutaj teraz obudzili. już młodsze pokolenie tak patrzy na tą historię z dystansu i na przykład mówią, dlaczego Polska nie przyznała tej niepodległości zaraz po 11 marca 1990 roku albo po tragicznych wydarzeniach 13 stycznia 1991, ale i inne kraje nie przyznały, tylko że Polska zawsze jako ta główna siostra, jako członek rodziny, że tak powiem. No właśnie, no jedna... Dania tak, jest w lutym, a Polska Islandia, nie. Tylko Islandia. Dania chyba też. Proszę też pamiętać, że ta atmosfera polsko-litewska we wrześniu 91 roku, no po prostu była okropna. Wiązało się to głównie z tym, że zostały rozwiązane rady rejonu Wileńskiego i Solecznickiego z tego powodu, że te rady przez cały czas były przeciwko niepodległości litewskiej i no, poparły może nie tak drastycznie, nie przeciwko, tylko że oni tak naprawdę no, próbowali ugrać swoją kartę. I tutaj nie zapominajmy, że 91 rok, wrzesień, no powiem terminem nienaukowym. Atmosfera była paskudna. W tle był jeszcze ten Związek Sowiecki, który... Ta niepodległość nie była wcale pewna jeszcze, nie? Który mógł swoje słowo takie powiedzieć, że nie byłoby ani Litwy niepodległej, ani Polski niepodległej. To... 30 lat temu pan stał u źródła tego wszystkiego. Był też pan w Warszawie. Czy faktycznie wtedy ta atmosfera była taka napięta? Oceniając obecne stosunki, bierze przykłady z jednego albo z drugiego miejsca. Można brać ze stycznia 91 roku, powiedzmy, że była napięta atmosfera, a można wspomnieć, że zajazd napoleoński hotel, Polacy, Saudorgas tworzyć rząd w egzilium, wyjechał nie do Brukseli, nie gdzieś tam, a do Warszawy. I był przyjęty, stworzono biuro informacyjne, pracowałem z nim tam i wiem, że no nie wiedziałem dotychczas i nigdy potem takiego entuzjazmu Polaków, jak oni te skromne swoje złoty z wnuczkami staruszki przychodzili, przynosili dla poparcia Litwy. Można ten przykład brać, z którego tego biura informacyjna potem wykształciła się ambasada. No, możemy wspomnieć 11 marca 90 roku. Ogłosiliśmy niepodległość. Pierwsza delegacja kierowana przez pana posła Geremka przyjechały, bardzo wyraźnie powiedziała, że granica polsko-litewska nie podlega zmianom, co było owacją spotkane w tej Radzie Najwyższej. Czyli tak naprawdę te nazywa. Stosunki polityczne także na tym szczeblu bieżące roboczo były dobre. Różne rzeczy, problemy, które muszą być nadal rozwiązywane, ale odnośnie strategicznych jakich posunięć, to zachowanie liderów było bardzo adekwatne. Co uważamy za największe osiągnięcie i największy brak sukcesu, powiedzmy delikatnie, czyli największą porażkę tego 30-lecia w stosunkach polsko-litewskich? To znaczy ja, mówiąc o stosunkach polsko-litewskich, zawsze mówię, że trzeba mieć na uwadze trzech aktorów. To trzeba mieć Polskę, Litwę i mniejszość polską na Litwie.
Oczywiście jest i litewska mniejszość w Polsce, ale Polacy na Litwie są o wiele bardziej liczniejsi. Za sukces na pewno trzeba przyznać wielką współpracę w zakresie wojskowości i bezpieczeństwa. Tu rzeczywiście chyba nawet nie dysponujemy całą informacją, ale jak się obserwuje, jak współpracują Ministerstwo Obrony Narodowej, jak współpracuje wojsko obu naszych krajów, tutaj rzeczywiście zrobiono niezwykle dużo i w kontekście też współpracy w NATO naprawdę jest tutaj... Jest postęp, jest a porażka. Czym, a porażka oczywiście są sprawy Polaków. Mniejszości narodowe, czyli Polaków. Tak, z grubsza, jeśli jednym zdaniem. Tak. Panie Robercie. Sukcesów dodałby jeszcze te stosunki ogólne, ogólna atmosfera, która panuje między Polską i Litwą. To ogromny kapitał. To jednak oczywiście mówimy, że napięcie, że problemy nierozwiązane. Ja zgodzę się, że niepowodzenie to te nierozstrzygnięte problemy mniejszości narodowych, ale ogólna atmosfera między obydwoma narodami, ona jest dobra w ciągu tych dziesięcioleci. Obserwuję prasę litewską codziennie. I szczególnie to jest w ostatnich chyba prasa, tutaj pięciu latach właściwie lata. To jest tych bardzo, antypolskich wypadów jest zdecydowanie mniej. To oznacza, że po prostu nie ma, w społeczeństwie też nie ma zapotrzebowania na to. Największy sukces to partnerstwo strategiczne, które pokazało Zachodowi, że my potrafimy złagodzić te swoje problemy i to uprościło najpierw dla Litwy drogę do NATO, po pierwsze, i drogę do Unii Europejskiej. To warto wspomnieć, to właśnie, że najczęstsza droga turystyczna teraz na taki tydzień, na kilka dni, to jest Gdańsk, Kraków, Toruń i tak dalej, i tak dalej. Normalnie jeżdżą i normalnie się czują. Prości, zwykli ludzie, oni po prostu obcują. I... Czyli te możliwości wyjazdu na zakupy do Polski, bo tam taniej, to także i tak, jeden z sukcesów. Również, a porażka? Również. A porażki, no to ksenofobia nie pozwoliła właśnie podpisać ustawę o pisowni nazwisk. Ewentualnie większą porażką, o których bardzo rzadko się mówi, to właśnie zwrot ziemi Polakom. To krzywda była zrobiona dla Polaków nieuniknione. Oświata musimy dyskutować, bo no, ja zawsze pamiętam, żeby nie mówić tylko w jedną stronę, no, co bym Tomaszewski robił, gdyby wszystkie polsko-litewskie sprawy były załatwione. No, to bym został bez pracy, no, to też musimy myśleć, że nie tak łatwo. To wszystko się potoczy. Ale skoro jesteśmy przy oświacie, to właśnie nasze dyskusje przygląda się jak zwykle Ania Adamowicz, czyli przedstawicielka także oświaty polskiej na Litwie. I w tej chwili oddajemy dla niej dwa słowa z dobójwickiego kamuszka. Jak ona w ogóle postrzega to 30-lecie i te nasze stosunki? Swoją koleżankę Józefową tym razem spotkałam na grzybach. Kiedy zapytałam, co będzie robić z ogromnym koszem borowików i podgrzybków, uśmiechnęła się filuternie i oświadczyła. Taż ja nie sobie zbieram, a ze mną całe klopociszki zbierają. Potem my to wszystko wysuszymy i zawieziemy do polskiej ambasady. Widząc moje zdziwione spojrzenie, wyjaśniła pośpiesznie. Bo widzisz, Waszyć, my wyczytali w Kurierze Wileńskim, że koło polskiej ambasady taka wystawa teraz jest. 30 lat stosunków dyplomatycznych Litwy i Polski. No to grzech byłoby na taka wystawa nie podskoczyć. Ale jak taka ważna rocznica, to trzeba prezencik. Bo 30 lat to tobie nie 3 i nie 13. A dyplomacja to tobie nie degustacja, nie wypluniesz, jak nie spodoba się. To my prędzienko zebranie kola klopociszczanka zwolali i postanowili nabrać koszyk żurowinków i nasuszyć dwa koszyki borowiczków. Jak będzie Wigilia, to przynajmniej w tej ambasadzie prawdziwy wileński kisielek będą mogli zgotować. No i dobrych jeszcze grzybóweczków na smażo. To te wszystkie ambasadory nareszcie o klopociszkach dowiedzą się. Natchniona dalekimi planami Józefowa powędrowała w stronę zaścianka, a ja pomyślałam sobie, że taka aktywna postawa obywatelska naprawdę godna jest naśladowania. Może warto częściej dziękować i radować się, a nie tylko wyciągać kolejne problemy. Ale z drugiej strony problem to jest różnica między tym, czego oczekujemy i tym, co otrzymujemy. Bardzo by się chciało, żeby ta różnica nareszcie sprowadziła się do zera i żeby nie trzeba było czekać następnych 30 lat.
No właśnie, tych problemów polskich z tak zwaną brodą mamy sporo, ale na zakończenie audycji mam pytanie też takie krótkie, podsumowujące. Co byłoby najlepszym prezentem dla Polaków i Litwinów z okazji tego 30-lecia stosunków dyplomatycznych? Jaki taki prezent mogliby zrobić nasi na przykład politycy? Panie Andrzeju. Znaczy, ja jestem wielkim entuzjastą spraw oświaty i nauki. Ja uważam, że system kształcenia nauczycieli dla szkół polskich, jakąś utworzenie prawdziwej kuźni nauczycieli dla szkół polskich i kadra nauczycielska, moim zdaniem, jeśli mogę. Czyli stworzenie takiej dobrej podstawy pedagogicznej, która też będzie gwarancją, że te szkoły będą istniały i będą dobre. Dobry pomysł, panie Robert. Ustawa o mniejszościach narodowych, mi się wydaje, to... Czyli ta podstawa prawna. Tak, tak. To jest w tej chwili numer jeden. To jest jedno z najważniejszych chyba. To, co można zrobić. Ja się zgadzam, że ustawa bardzo ważna. Mieliśmy bardzo dobrą ustawę zresztą. Pierwszy z 80 bodajże 8 roku, a czy 9. Chyba, że jeszcze 8 bodajże. A po drugie, żeby nie powtarzać, dołączam do tych i mówię, że rozwój współpracy naszych społeczności i młodzieży. Bo przez polityków dogadywać się na mnie zawsze się udaje. Czyli jakiś... to bezpośredni kontakt dojrzałych reprezentantów społeczności nieobciążonych polityków wyborów i tak dalej. Erasmus, jak to jest modne wśród młodzieży akademickiej, tylko polsko-litewski. Mamy umowę o młodzieży, jeszcze za czasów mojego ambasadorstwa w Warszawie podpisaliśmy umowę o współpracy młodzieży. Szerszy wymiar takiemu społecznej współpracy naszych zwykłych ludzi. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy także dla naszego kolegi Gintersa Jociosa, który jak zwykle przygotował prezenty dla naszych gości na pamiątkę tej wizyty. Dziękujemy widzom za to, że byliście z nami. No cóż, życzymy na to, żeby na te rozwiązania polskich problemów nie musielibyśmy czekać kolejnych 30 lat. Dziękuję za uwagę i do spotkania za tydzień w kolejnym klubie u redaktorów.